Cześć, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj nie będzie to odcinek o psach, choć może to takie wrażenie sprawiać, bo są tu, no jak widzicie, obok mnie dwa psy. Przedstawiam Molly, nie wiem czy Molly widać, i Joshiego, który podgryza Molly, więc oni tutaj teraz będą ze mną siedzieć. No mam nadzieję, że będą w miarę grzeczni, więc ja chciałam powiedzieć, że będzie unboxing, taki dosyć nietypowy, bo w dzisiejszym odcinku będą takie różne pierdółki do domu, nazwijmy to tak. Nie wiem jak u was, ale u mnie jest tak, że bardzo często wyświetlają mi się jakieś reklamy, no bo sama oglądam również filmy na YouTubie i wyświetliła mi się taka reklama firmy Temu i to coś wygląda jak AliExpress, więc postanowiłam, że spróbuję. Znalazłam tam 1000 różnych pierdół, no oczywiście, które są mi bardzo potrzebne w tym czasie. No oczywiście staram się tak naprawdę dobrać te rzeczy, żeby jakoś mi się w domu one przydały. Będzie dużo rzeczy do roślin, bo wiem, że większość z was tu czeka na jakieś roślinne pierdółki i tak właśnie też będzie. Ja sobie gdzieś tu przygotowałam nożyk, więc prawie jestem przygotowana. Już ja byłabym wdzięczna, jakby nie chodził mi tu. A wiecie co? Ja sprawdzę, czy ten film w ogóle się nagrywa. Już i zostaw. Dobra. Więc film się nagrywa. Mam nadzieję, że nie jesteście krzywo. Chociaż mam takie wrażenie, że telefon jakoś krzywo mi stoi. No ale już trudno się mówi, więc zabieramy się za otwieranie paczki. No i ponownie Joshi tu do mnie przyszedł. On również chce zobaczyć. Sorry chłopie, tym razem nic dla ciebie. Molly, dla ciebie również. No przykro mi, no. No, spodziewałam się trochę większej paczki. No nie wiem, gdzie mam to postawić. Nie mogę tak przed nogami, więc podobno paczka była przepakowywana. Dosyć długo to szło do mnie i zobaczymy, czy tu wszystko się w środku zgadza. Już widzę, że jest właśnie takich parę ciekawych rzeczy. Dobra, to zaczynamy od pierwszej. A czemu tu jest tylko jeden? Dobra, zamówiłam sobie takie haczki i z tego, co się nie mylę, miało być ich 7. Przyszedł mi jeden, więc muszę zerknąć w to zamówienie, a bardzo mi na nich zależało, bo ja miałam plan, żeby je sobie poprzyczepiać i do sufitu przyczepić i na takich haczkach przywiesić lampki solarne na balkon, ale widzę... No powiedzcie mi teraz, jak ja to zamawiałam, że mam tylko jedną sztukę, a byłam prawie pewna, że zamawiam 7, więc no trudno, no haczyk, muszę zerknąć w to zamówienie, o co chodzi. Zamówiłam sobie coś takiego i słuchajcie, to jest taki, Molly już podkradła, jest to taki wspomagacz do podlewania. Tu chodzi o to, bo wiecie, jak macie tak roślinę gęstą jak ta na przykład, może tworzymy sobie to, hałasuje, no bo wiecie, to jednak idzie z Chin, mimo że tam niby napisane jest Frankfurt na paczce, więc tutaj się nie ma co, że ze śmieci będę, dobra, tu odkładać, bo Joshi i Molly już czekają, więc nie jest, wygląda to najgorzej. Mamy sobie teoretycznie wbić takiego listka i właśnie jak jest tak dużo liści przy naszej roślinie i ciężko się to podlewa, to wbijamy sobie takiego listka i słuchajcie, tutaj konewką i nam się ta woda rozchodzi, więc ja uważam, że to jest całkiem praktyczne i na pewno wykorzystam to przy syngoniu. Nie wiem, czy przy tym tych mogłam sobie tego więcej zamówić, bo to jest naprawdę fajne. To jeszcze będę musiała sprawdzić, czy ta woda faktycznie, można sobie to głębiej wbić, czy ma to tak, o. Ej, to może być praktyczne. Przyksunę sobie liścia i teraz podlewacie i ta woda wam się fajnie rozpływa. Wiecie, nie ochlapujecie wszystkiego dookoła, bo ja tak mam, słuchajcie, ja tak mam, że no ciężko mi się podlewa czasem roślinę, jak nie widzę gdzieś takiej luki na ziemię, więc tak wygląda ten listek. One chyba były dostępne w 2 kolorach. Mi się on podoba. Nie kosztowało chyba to nawet 2 euro. Za przesyłkę też tam nie płaciłam, bo wiecie, to chleb, sklep z Chin, więc to też nie ma jakichś, wiecie, tragedii cenowych. Zakupiłam sobie Pumex, a tego się nie spodziewałam, bo o ile się nie mylę, to miałam wrażenie, że ja zamawiam sobie coś takiego, że będę mogła tym czyścić grilla. Takie mam wrażenie, wiecie. Nie mam ze sobą, bo telefonem nagrywam, więc nie mam przy sobie telefonu, żeby sprawdzić, ale wydaje mi się, że to jest Pumex, tak. I to ma być do czyszczenia grilla, więc ja to wziąłam specjalnie dla mojego męża, bo wiecie, te szczotki z tym takim druciane to się tak dosyć szybko psują, więc wzięłam coś innego, ale dla mnie to jest Pumex. Ciekawa jestem. Nawet tu jest Climbrix, kostka do czyszczenia. No dobra. Więc większość tych rzeczy kosztowała poniżej 2 euro. Co my tu mamy? A, okej. Okay. I to są moje zawieszki, które mi były bardzo, bardzo potrzebne.
Tak, i tu się by zgadzała ilość, którą ja zamówiłam. One są super, no mi się świetnie nadadzą. Ja mam właśnie lampki solarne i tak myślałam, że sobie to połączę, tylko czemu mi taki jeden przyszedł? Tu jakiś błąd wystąpił, bo ja zamawiałam ich 7, więc będę musiała napisać do nich, że coś mi źle wysłali. Tu mam jakieś nawet dyble i tam i kołki, ale kołki, śrubki, dyble, ale mi na tych dyblach i śrubkach nie zależało, bo ja chcę sobie to powiesić na taśmę dwustronną, klejącą, przyczepić do sufitu i takie wrażenie miałam, że te haczki to będą niższe. No i tutaj sobie zaczepię lampkę solarną i fajnie, bo ewentualnie, wiecie, tą wysokość można sobie regulować, no i to by mi się ekstra sprawdziło, więc tego to jestem bardzo zadowolona. Tych chyba 7, nie wiem ile to jest tych sznurków, znaczy 4, 6, raz, tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6, zgadza się, mam 6 lampek, więc wszystko się tu zgadza i z tego jestem bardzo zadowolona, to mi się świetnie przyda i chciałam sobie tak właśnie fajnie lampki podwiesić solarne na balkonie, więc odkładam, no to jest super, szkoda teraz, że nie mam tych wszystkich haczyków. Dobra, kolejna rzecz. W ogóle to mój mąż sobie zamówił do GoPro, taki trzymak, to niby ma pływać i w ogóle, więc nie wiem, czy mu się to przyda, czy to podobno jest kompatybilne z GoPro, więc on z tego korzysta, tam czasem jakieś rybki w Chorwacji pod wodą nagrywa, więc to chyba też kosztowało jakieś 3,90, więc nie jest jakiś duży pieniądz, a stwierdził, że mu się przyda, że po co ma tu zamawiać, bo to, co zamawiamy tu, to i tak po części jest z Chin. Tylko przesyłka jest krótsza, ja się naczekałam na przesyłkę chyba jakiś miesiąc czasu, więc obiecywali, że będzie szybciej, niestety trwało to dłużej, ale doszło. Dobra, tu mamy kolejną część do GoPro, to jest taki przyczepnik do kasku, więc taki trójkąt podobno gdzieś do kasku można sobie, kasku motocyklowego lub rowerowego chyba, to idzie w dwie strony, można sobie to przyczepić. I pierwszy raz widzę, że to jest na takich fajnych sznurkach, może sobie to otworzymy, no nie są to sznurki, tylko takie jakby, no, wezmę to, bo to się może przydać, takie paski. Nie wiem teoretycznie, czy to będzie akurat wygodnie, jak gdzieś ten pasek będzie. Nie wiem, jak to się lokuje dokładnie. Fajne, elastyczne. Nie wygląda to tak, żeby miało się szybko połamać. Nie wiem, jak z wytrzymałością tego, bo to najczęściej pęka właśnie ten tu plastik, ale ten trójkąt tu jest całkiem spoko. Dobra, ja to odłożę, bo to jest mojego męża i wiecie, ja to tak nie obchajam do końca. Po co mu to wszystko? No, ale jak mu było potrzebne, chyba też kosztowało coś albo 4 euro, albo coś koło też 3. Stawiam, że bardziej 4 niż 3, no ale dobra. Co my tu mamy? A, no i to jest ciekawa rzecz, bo to są kulki. Znalazłam takie kulki, jak widzieliście, ja mam psy i pomyślałam, że takie kulki mogą się przydać, bo niby ja się wrzucam do pralki i one ściągają włosy. Włosy, wciąż sierść, włosy. Uj. Podrapiemy Josiego, przykleiły się kłaczki, no coś się przyczepiło, więc podobno całkiem fajna sprawa, nie wiem jeszcze, no muszę wykorzystać i spróbować, czy to faktycznie działa, bo ja nie wiem, czy, ale te bulldogowo, ta bulldogowata sierść jest straszna, jeśli chodzi o wczepianie się w ubrania, tylko też z drugiej strony, czy to mi nie poszarpi ciuchów, no takie to rzepowate jest. Może się sprawdzi, zobaczymy, będę słuchajcie, za jakiś czas wam powiem, czy te kulki mi się sprawdziły. Nie kosztowały fortuny, więc wzięłam na wszelki wypadek. Albo do spróbowania. Zamówiłam sobie obrazek i widzę, że on jest bardzo duży. Nie, oczywiście nie spojrzała mądra głowa na zamówienie. W ogóle mówiłam do męża, to weź sobie coś dobierz i potwierdź. I chciałam chyba zupełnie inny obrazek, czego powiedziałam, że nie chcę tego obrazka. Na końcu wyszło, że obrazek i tak jest. No dobrze, jak to otworzyć? Może wam pokażę od razu. Zobaczymy, jak tam w sumie. No zaraz Beata wszystko popsuje. Wiecie, jak ja jestem taki człowiek roztargniony dosyć. Zobaczymy, jestem ciekawa, jak wygląda. Na zdjęciu wygląda wszystko fajnie. Pomęczymy się tu, ale otworzymy. A, on jest materiałowy, a tego tu się nie spodziewałam. Ej, no to nie jest takie głupie. To jest bardziej płótno niż, to jest jakby druk na płótnie takim. No obrazek nie jest zły, ale jest zbyt wielki i nie będę miała go w sumie gdzie powiesić. Myślałam, żeby sobie go tak, wiecie, w ramkę dać i na półkę postawić, ale on jest duży. Ale tak jak wygląda, jak malowany.
A nie wygląda to najgorzej. Widać jakieś niedopracowanie, bo jakieś czarne linie, jakby to dziecko w przedszkolu wycinało. No ale to sobie można jeszcze dociąć, wiecie, to nie jest jakiś problem. Takich obrazków było tysiące różnych. Za ten obrazek zapłaciłam 4,90, pamiętam. No on nie jest zły, ale w sumie tak sobie potem pomyślałam, że nie za bardzo do czegokolwiek mi pasuje. I ja go nie chciałam, no ale no poszedł. I teraz mam w zamówieniu, nie wiem, czy będę go mogła zwrócić, może spróbować. Przy okazji wyjaśnić sprawę, jeśli chodzi o te haczyki. No bo kurczę, trochę się zawiodłam. Ja tak czekałam na te haczyki, żeby sobie powiesić w końcu moje solarne lampki na balkonie. No ale nie wyszło, słuchajcie, nie wyszło, nie widzę tu ich więcej. A może, dobra. Więc tak, mam kolejną rzecz. Ja nie wiem, nie patrzyłam, słuchajcie, na rozmiar tego, ale wydawało mi się, że to będzie dosyć większe, a mam takie małe urocze i to ile ich tu jest? Aż 3. Dobra, mam takie małe 3 śmieszne podkureczki pod rośliny. Nie wiem czemu, ale wydawało mi się, że to jakieś większe jest na obrazku. Ale nie mogę marudzić, słuchajcie, na malutkie choje, to na pewno się przyda, albo do nie wiem, ale trochę się sfrajerowałam, tak mi się wydaje, bo wydawały mi się większe. Teraz sobie przeczytam rozmiar, napiszę wam rozmiar, jaki był, więc wiecie, no takie rzeczy trzeba zamawiać totalnie z metrówką, bo jeśli chodzi o takie pierdółki, no mogę sobie to do czegoś wbić, bo to nie wygląda źle, ale mocno przydatne to jednak nie będzie. Więc, no dobra, tych pierdół w środku jest, trzeba zawsze, wiecie, jakoś się sfrajerować, że się tak wyrażę. Dobra, tu mam większą podpórkę i o tych podpórkach to myślałam, w ogóle chyba miały być 2. Ale jeszcze muszę się, wiecie, skupić mocno na tym. O takich podpórkach myślałam, że one mogą być spoko, jeśli chodzi o choje, więc wzięłam sobie jedną, a wydaje mi się, że wzięłam 2, będę musiała to potem zweryfikować, więc napiszę wam pod filmie, czy zamówiłam 2, czy 1, czy to się wszystko zgadza, będę musiała sprawdzić. No i tak sobie pomyślałam, że to by nie było źle, złe, w sensie na choje i nawet fajnie by było, bo akurat w albo marginacie przechyliła mi się ta podpórka ręcznie robiona, więc to by nie było złe. Szukałam w kolorze białym, bo jakoś biały by mi bardziej odpowiadał. Niestety nie było takiego, więc wzięłam tą zieleń, więc odstawię sobie. A! Dobra. Tu mamy taki, no to jest takie dosyć ciekawe, to jest raczej taka pierdółka, ale ja uznałam, że to jest dosyć przydatne, to jest takie coś do sortowania, że możecie sobie, wiecie, skarpetki w to poukładać i tak dalej, że zachowacie jakiś względny porządek, jeśli chodzi o szafkę. Można oczywiście, no nie tylko na skarpetki, wiecie, może bielizna, więc to nie jest głupie, to mi się na pewno przyda i w sumie chyba od tego się zaczęło zamówienie, więc no, całkiem przydatne, można sobie tu wszystko posortować, powkładać, tylko to jest takie, wiecie co, jeszcze zgniecione po podróży i nie do końca jest uformowane, ale fajna sprawa, na pewno mi się przyda i na pewno wykorzystam. Taka mniej roślinna rzecz, tu jeszcze się parę pojawi, to. To jest taki haczyk i w sumie jakoś ostatnio w Niemczech ich nie widziałam. To niby można na drzwi powiesić, więc mam nadzieję, że drzwi mimo wszystko będą się zamykać, ale chcę to na drzwi, wiecie, z tego względu, że mogę sobie tutaj, wiecie, torebki zawiesić i tak dalej, a rzadko zdarza mi się znaleźć właśnie w takiej formie haczyki, zazwyczaj one są takie i wiesza się na drzwi, a wolałabym jednak, wiecie, wszystko w jednym rzędzie niż tak porozwieszane na całych drzwiach, można sobie tu czapki zawiesić czy cokolwiek, więc całkiem praktyczne w sensie takie czapki z daszkiem, chociaż wydawało mi się, że ta przestrzeń między tymi haczykami jest trochę większa, ale to nic, ja sobie to wykorzystam na torebki, wiecie, tu można sobie spokojnie za 2 czapki też zawiesić, więc na pewno przydatna rzecz. I coś, co znalazłam, co było pokazane, i to są takie kwiatuszki, które można użyć, one są z filcu, dosyć cienkie. Je można sobie wrzucić, tak wziąłam na próbę, bo wziąłam sobie jeszcze coś dosyć podobnego, również co można wrzucić do doniczki, że wrzucamy sobie to do doniczki i wtedy nam się keramzyt, czy wiecie, taki luźniejszy bigos nie przesypie przez doniczkę, tylko nie jestem pewna, wiecie, czy mi to nie zapleśnieje. Macie coś takiego? Korzystaliście? Więc tu w tym temacie akurat nie jestem pewna, czy wiecie, czy to coś jakoś nie zapleśnieje, czy to
czy to oddycha, więc co do tego nie jestem pewna. Można sobie z tego ewentualnie jakąś girlandę zrobić. To chyba kosztowało 99 centów, więc też nie jest jakaś tragedia cenowa, jeśli chodzi o ten temat. No dobra, zajrzymy sobie, co jeszcze tu Beata Mądrego zamówiła. A! No, jak prawdziwa pani domu, po prostu nie mogłam sobie odmówić jakiegoś sprzętu do domu. I wiecie, do czego to jest? Do framug. Ja nie wiem jak wy, ale ja mam, no nie lubi się myć tych okien, nie lubi się. A to podobno można sobie namoczyć i wejdzie nam dokładnie w framugi. Czy to będzie czy to mi się sprawdzi, czy to faktycznie, wiecie, zda egzamin, no to wszystko wyjdzie w praniu. Więc no, taka szczotka to chyba kosztowało euro, 2 euro, więc stwierdziłam, dobra, wezmę jak... Jak nie wypali, no to trudno, ale mi się wydaje, że patrzcie, ono jest tak dzielone na 4, więc myślę, że właśnie w te takie, wiecie, trudne kąty to nam wejdzie, a jeśli nie wejdzie, to też możemy sobie właśnie te większe przestrzenie tym szerszym tylko przejechać, więc może to faktycznie zda egzamin, a ja nienawidzę myć właśnie ram w środku, a trzeba to czasem robić, no bo tam jednak się zbiera dosyć sporo brudu i ciężko jest go wymyć, ciężko. Ten materiał tutaj jest taki dosyć takie jakby właśnie miały do niego śmieciuchy przywierać, więc może się akurat to sprawdzi. Może trzeba będzie potem nagrać, dajcie znać, czy chcecie jakiś film, jak właśnie próbuję te cudeńka, które tu ze mną są. Kupiłam również, słuchajcie, szczotkę, która teoretycznie ma usuwać sierść z łóżka, wiecie, z kanap, z jakichś takich krzeseł, czy nawet z ubrań. No, na zdjęciu była kanapa, więc się tym zasugerowałam. A powiem wam, że przy dwóch psach i tu mają takie, są takie cieńsze ząbki i takie grubsze ząbki plastikowe, więc może się to i nawet fajnie do auta nada, bo no, nasze psy niestety gubią teraz namiętnie sierść, jest w tym taki dosyć mały problem, trzeba albo odkurzać codziennie kanapy i no nie wiem, czy to się sprawdzi, trzeba będzie spróbować, wydaje mi się całkiem fajne, nie kosztowało jakichś dużych kokosów, bo jakieś tam euro 20 czy 30, a może się sprawdzi, wiecie, jakbym nie kupiła i nie wzięła, to bym nie była pewna, czy wiecie, czy to się przyda, czy nie, więc wzięłam, muszę gdzieś to tu tak odłożyć, żeby Yoshi się nie zorientował, bo jak się zorientuje, to będzie chciał to gryźć. Dobra, kolejną rzeczą, którą wzięłam, to będzie rzecz do roślin. To jest taka taśma do szczepienia roślin, jak się na przykład, nie wiem, drzewka szczepi czy coś. No ja sobie pomyślałam, ona jest taka dosyć cienka, więc nie wiem, na jakiej zasadzie to dokładnie działa. Czy to już jest ta taśma, czy ja już to... Tak. Dobra, rozwinęłam sobie, ale jak widzicie, jej tu jest naprawdę dużo, więc tu się akurat nie za wiele zmarnuje w tym temacie. Wygląda to trochę jak taka streczowa folia. I teoretycznie, wiecie, no mamy sobie to zawiązać i szczepić, ale ja pomyślałam, czasem nam się coś naderwie w roślinie i no i nie ma czym za bardzo tego skleić. Wiecie, no niby jeszcze rośnie, ale rośnie, żyje ta roślina, czy większy jakiś liść ułamany delikatnie na łodyżce, czy wiecie, czy co, uchoi wam się coś delikatnie, więc jak sobie pomyślałam, że może by spróbować coś takiego i w razie czego sobie to jakoś podwiązać, czasem wiecie, ułamie mi się liść od filodendronu. Oczywiście to nie jest, że ja specjalnie to zrobiłam, ale gdzieś delikatnie, no coś się podzieje i po prostu ten listek jakoś tam, no. To wzięłam sobie taką taśmę. Wygląda teraz smętnie, no, przez to, że zaczęłam ją odwijać. Nie wiem, czy mi się sprawdzi, zobaczymy, że wiecie, jak mi się dziwnie pachnie. Ona pachnie tak, tak jakby trochę cytrynowo coś. Więc może wykorzystam, może mi się to do czegoś sprawdzi. Do tego wzięłam sobie jedną z moich bardziej ulubionych taśm do czepiania roślin, czyli tą taką rzepowatą. Chyba tutaj są 2 metry, więc nie najgorzej i tadam! Jest bardzo praktyczna. Ja lubię tą taśmę, mi się ona fajnie sprawdza przy właśnie łączeniu na przykład monstery do, przypinaniu monstery do palika czy innych w ogóle roślin. Bardzo lubię, korzystam z niej. Była okazja, więc wzięłam i teraz patrzę, co ja jeszcze tu... No to jest super, słuchajcie. Co ja tu również jeszcze zamówiłam. Ogólnie to wydaje mi się, że
chciałam bryloczek, ale to niby jest do telefonu, ale zobaczę sobie. Widziałam też takie bryloczki, więc nie wiem, czy sobie nie zamówić takich mniejszych bryloczków. Na pewno wtedy będzie mniejszy, ale ja uważam, że ten listek jest uroczy. Były różne, były filodendrony, Pink Princess, były Anturia, więc chyba sobie jeszcze raz zamówię. Tym bardziej, że dostałam Gutschein 5 euro. Gutschein, no. Jak to się mówi? No Gutschein, no, no wiecie, no nie dosłali na czas, to dali mi 5 euro. Taki kupon, o właśnie, kupon z tego powodu, że się spóźnili. Ja myślę, że sobie to przykleję do lodówki. To teoretycznie jest na telefon, żeby nam się jakoś tam telefon łatwiej trzymać, ale ten listek jest uroczy. Ja bym sobie go albo do lodówki zaczepiła, albo gdzieś indziej. No jest słodki, fajny jest, podoba mi się naprawdę. Taki pierdoła cieszy. Więc odkładam do moich skarbów zamówieniowych. No jestem rozczarowana, jeśli chodzi o hak. Muszę to sprawdzić, bo jak ja sobie teraz to wszystko pozawieszam. Dobra, wzięłam sobie dwie takie taśmy. I ostatnią rzeczą, którą wzięłam, bo moja wycieraczka już nie wygląda najlepiej. No i chciałam przyoszczędzić, mówię, a to sobie wezmę taką. I w sumie wam powiem, że chyba będę z niej zadowolona, o ile nie będzie mi się ślizgać. Tak, mam tutaj nóż. Miał być wymiar 40x60, więc prawdopodobnie będzie się zgadzać. No nie jest taka zła. Jedyne, co będę musiała zrobić, to być może ją przykleić do podłogi, bo nie wiem, czy na początku ona się tak nie ślizga, ale my mamy kafelki na zewnątrz. Tak się prezentuje. Fajna, bo można sobie wyprać. Ja mam taką, wiecie, taką grubą, jakby z tego... jakby coś jak ze słomy, czy coś, wiecie, jak taka, no nie wiem, co to jest za materiał, ale już jest tak zniszczona, wiesz, że pomyślałam, że sobie wezmę taką. Ewentualnie, co ona jest tak lekko gumowana, ma takie malutkie nopki, żeby się nie ślizgała, zobaczymy, jak to będzie. Na kafelkach, na panelach nie jeździ jakoś mocno, ale wiecie, jak przed klatką wyciera się buty czy coś, to może być trochę kiepsko, może nam pojechać, ale to da się załatwić, taśma dwustronna i będzie git. Ale podoba mi się. Jest fajna. Jest dosyć ciemna, nie jest taka mocno brudząca i nie jest też gruba, więc można sobie wrzucić do pralki, wyprać. Nie wiem jak z trwałością. A, ona jest takie... A, ona jest wyszywana, więc tu nie będzie chyba jakichś takich większych problemów. To jest pytanie, czy to jest wyszywane i malowane. No ciężko mi teraz stwierdzić. Nie, wyszywane jest. Więc no, nie powinna się mocno i szybko sprać i tak dalej. Więc to by była ostatnia rzecz i widzę, że brakuje mi jednej rzeczy, no i tych haczków, bo oprócz tego zamówiłam sobie również takie siateczki. Słuchajcie, nie wiem, czy macie to takie, jak na grill się czasem kładzie, takie delikatne siateczki są, to były również zamiast tych kwiatków takie siateczki. I czekałam w sumie na te siateczki, bo one pomyślałam, że no kurczę, ja zazwyczaj wkładam sobie ręcznik papierowy. Z tego raczej nie skorzystam, bo obawiam się, że wiecie, no jednak chcielibyśmy, żeby tam jakaś, wiecie, jakieś tam powietrze przepływało, a mam wrażenie, że nie, przez to nic nie przepuszcza. Więc nie wiem, czy to wiecie, czy pod wodą to się jakoś zmieni, czy zacznie mi to za jakiś czas pleśnieć, a jednak taka siateczka byłaby dużo lepszym rozwiązaniem, choć boję się, że jakby mi się tam wbiły korzenie, to też słabo, ale być może no wtedy by nie wyłaziły też tak korzenie, bo ta siatka była dosyć drobna, a mimo wszystko nic by wam tam nie przeleciało. Więc tego akurat nie ma. Nie wiem, czy to znikło, powiem z tego, co wiem, paczka była teoretycznie była przepakowywana, nawet dostałam taką informację na kartonie, więc może się coś zgubiło, więc myślę, że zaraz sobie wyślę maila, zweryfikuję te wszystkie rzeczy, które mam i zobaczę, co mi odpiszą. Więc mam nadzieję, że taki trochę dziwny film, dziwny unboxing, no nietypowy, spodobał wam się. Jeśli macie ochotę zobaczyć, czy te gadżety, niektóre z nich, bo pewnie nie wszystkie, ale na przykład te do mycia framug, zdają egzamin, dajcie znać. Najwyżej gdzieś w jakimś filmie pojawi się taki krótki epizodik, gdzie pokazuję, czy na przykład te kulki do prania zdają egzamin, bo też jestem ciekawa, czy właśnie chwytają sierść psiaków. Myślę, że z tego listka będę zadowolona. Z tych takich zwykłych sznureczków też jestem, nie były one drogie, a na pewno mi się przydadzą. Niestety haczyk mam tylko jeden. Trochę mnie to zasmuciło. No dobrze, to ja już będę się z wami żegnać. Życzę wam miłego tygodnia i do zobaczenia w następnym filmie.